Cześć kochani, witam cieplutko u mnie na kanale. Dziś mam dla Was haul kosmetyczny. Mam dosłownie kilka rzeczy. Zajrzałam do Superfarm, bo od czasu do czasu ja tam dostaję od nich maila na jakieś tam fajne zniżki. No i oczywiście polowałam na Folklore Lashes. Jak wiecie, ten produkt w normalnej cenie kosztuje około 79 zł, więc całkiem sporo. Natomiast mi udało się go kupić za 39,99, bo miałam taką zniżkę, także bardzo się cieszę. Ja używam od 6 miesięcy praktycznie jedno opakowanie, już jest na wykończeniu. Świetny jest efekt na rzęsach, ja jestem zadowolona, nie uczuliło mnie, nie podrażniło, nic mi się z oczami nie dzieje, dlatego kupiłam, jak widzicie, kolejne opakowanie. Zwykła rzecz kolejna, czyli dezodorant z Rexony. To jest ten z dodatkiem bawełny. Jest to ta pojemność 150 ml normalna. On też był w trochę lepszej cenie, też była na niego zniżka 7,99. Jak wiecie, u mnie Rexona całkiem fajnie się sprawdza, więc kupiłam tą niebieską serię. Mam również maseczkę złuszczającą do stóp. Zobaczymy, jak się to w ogóle u mnie sprawdzi. To oczywiście też kupiłam sobie w Superfarm, było przy kasie. Też była lepsza cena, chyba 9,99, jak dobrze pamiętam. Jest to z Albiotiki, złuszczająca, peelingująca. Nigdy nie miałam takich rzeczy, oczywiście ja tam jakieś peelingi normalne używam do stóp, ewentualnie pumek, starka i te sprawy, natomiast takiej maseczki nigdy nie miałam. A spróbujemy, czy coś zrobi u mnie dobrego na stopach. Mam jeszcze jedną maseczkę, tym razem maseczkę już do twarzy. I to jest maseczka, którą kupiłam sobie w Biedronce. Tam też było właśnie kilka, były w płatach. Natomiast tą maseczkę to jest taka rozjaśniająca, typu peel-off. I tego nie doczytałam, a nie przepadam za maskami typu peel-off, no trudno. Trzeba ją normalnie rozpuścić z wodą, wymieszać i nałożyć na twarz. Pozostawić, nie wiem, 15 minut. No i zobaczymy, jak się sprawdzi. Ja generalnie takich terapii rozjaśniających latem nie stosuję, natomiast u mnie ostatnio w ogóle nie ma słońca, jest mega zimno, mega pochmurno, bez przerwy pada, a więc spróbujemy, zobaczymy, czy w ogóle jakiś efekt będzie po tej maseczce. I mam jeszcze jedną maskę, tym razem maskę do włosów, którą kupiłam sobie w Biedronce. Tu jest 450 ml, tam były trzy rodzaje, natomiast patrzyłam, żeby nie było keratyny, dlatego że moje włosy keratyny nie lubią. Puszą się, sterczą, nie wiadomo, co się z nimi dzieje, więc ja unikam produktów, gdzie jest zawartość keratyny. Natomiast tu mi się podobało, bo jest właśnie olejek arganowy, kokosowy, żeżoba, słodkie migdały, makadamia, czyli taki całkiem przyjemny skład. Kupiłam sobie takie dwie małe saszetki, chyba pomarańczową i zieloną albo różową. Także spróbujemy, która mi się najlepiej sprawdzi, natomiast kupiłam tą zieloną i mam nadzieję, że będzie dobrze się sprawdzała na moich włosach. I mam jeszcze zamówienie z Patent Wrap. Skusiłam się dzięki Oli. Olu, kochana, pozdrawiam Cię. Dała mi właśnie cynk, że na Patent Wrap jest dużo fajniejsza promocja, więc skusiłam się. Jak widzicie, pudełko jest cały czas zamknięte, a ja zamówienie złożyłam chyba ze 3 tygodnie temu, także no, jak widać, długo czekało na nagranie. Niestety, jak wiecie, nie mam czasu ostatnio, żeby siąść i spokojnie dla Was filmiki nagrać. Natomiast dzisiaj mam niedzielę wolną, czas dla siebie, więc siadam i nagrywam. Pudełko trochę zdewastowane, nie wiem, co tam ci kurierzy z tym robili. W każdym razie już zaglądamy do środka. Nigdy nie miałam nic z Patent Wrap, więc byłam bardzo ciekawa. O, jakie fajne kropeczki w środku. Jak te kosmetyki się u mnie sprawdzą. Jak wiecie, to są naturalne kosmetyki. Więc jestem bardzo ciekawa, jak one się u mnie sprawdzą. Patrzcie, jaki fikuśny woreczek. O, jakie to słodkie. Już zaglądamy, co tam w środku się znajduje. To był komplet. Skusiłam się właśnie na komplet. I to jest tak. Balsam do rąk z żurawiną i z cytryną. Tu jest 100 ml. Generalnie zależało mi właśnie na takich produktach, które używam. Czyli peeling, czyli żel podprysznic, z balsam do ciała. Bo takie rzeczy używam. Zobaczymy, jak się to w ogóle sprawdzi. 100 ml, czyli pojemność całkiem spora. Data przydatności 2018, także super. Patrzę się, ile to ma miesięcy na zużycie, tygodni, ale nic tu w tej chwili nie widzę. Natomiast ja produkty do rąk, jak wiecie, lubię. Używam systematycznie, także myślę, że problemu nie będzie z użyciem tego kosmetyku. Kolejny produkt, jaki tutaj mam, jak widzę, dobrze zafoliowany, super, że się nic nie uszkodziło i nie wylało. Bo czasami te paczki są w niektórych firmach tak źle pakowane, że przychodzą do nas uszkodzone.
I kolejna rzecz, jaką tutaj mam, to jest żel myjący, jest tu 280 ml, też oczywiście z żurawiną. Ja go na razie nie otwieram, nie będę go wąchać, chociaż mega, mega mnie korci. Natomiast mam w tej chwili otwarty żel pod prysznic, więc muszę go skończyć i dopiero zabiorę się za ten. 100% surowców naturalnych, ekologicznych, on jest też również do 2018 roku, także super. I jeszcze jeden produkt, który był właśnie w komplecie. I mamy tutaj balsam do ciała. Taka spora, spora butla. Już patrzę, tu jest 200 ml, czyli taka pojemność normalna. Oczywiście tutaj jest też żurawina i cytryna. Zastanawiałam się nad tą serią taką otulającą, ale sobie myślę, idzie wiosna, lato. Ten zapach może być zbyt ciężki, przytłaczający, więc skusiłam się na tą żurawinę i cytrynę. Mam nadzieję, że będzie fajny produkt, że będzie ładnie pachniał, szybko się wchłaniał, super nawilżał. No ale oczywiście, czy się sprawdziło, czy niekoniecznie, to dam Wam znać. Pojedźcie demko. I tu widzę, coś mi jeszcze w prezencie dodali. Masło otulające, super. Będę miała okazję spróbować. Zobaczycie, jak to się u mnie wchłania, jak pachnie. I jest relaksujące masełko. To jest to chyba zielone, jak dobrze pamiętam. Ja się czaiłam na te kosmetyki naprawdę długo, długo. Ale jak wiecie, one mają dość wysokie ceny. Więc było chyba minus 20% na ten zestaw tak normalnie, bo była promocja na zestawy. Natomiast był jeszcze dodatkowy rabat i więc skorzystałam. Zobaczymy. Zobaczymy. Cieszę się bardzo. Mam okazję skorzystać z tych produktów, przetestować. Dam Wam znać oczywiście w projekcie Denko. I to by było na tyle, kochani, jeśli chodzi o mój haul kosmetyczny. Jak widzicie, dużego szaleństwa nie było. Kolorówki żadnej. Ale jak wiecie, kolorówka zużywa się bardzo, bardzo długo. Chociaż nic nie wiadomo, czy nie pójdę na tą promocję, która się szykuje w Rossmanie minus 49, uzupełnić właśnie swoje zapasy z podkładami i z tuszami, bo tego najwięcej mi jednak schodzi. Dzisiaj, kochani, ja się żegnam z Wami cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego filmiku. Pa, pa!